Witam Was w piąteczek. Mam nadzieję, że nastroje dobre i mimo wszystko optymistyczne. Dzisiaj się troszeczkę wyciszymy. Zgodnie z planem miała być moja koleżanka Iza, ale jednak widzicie się dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że już tam tłumnie siedzicie za komputerami. Czekacie na tę chwilę wstępu i zaraz będziemy ćwiczyć. Dzisiaj stretching. Porozciągamy się trochę, zmobilizujemy stawy. Postaramy się, żeby było dobrze, miło i wygodnie, jak to na piąteczek przystało. Ja mam na imię Alicja i dzisiaj będę Wam towarzyszyła w treningu stretchingu. Okej, myślę, że tyle tytułem wstępu. Potrzebujecie dzisiaj tylko matę. Oczywiście zachęcam Was do dobrych nawyków, więc możecie sobie spokojnie położyć na matę jakiś ręcznik, pomimo tego, że to Wasza mata, nawyk jednak wchodzi w krew. Okej, to co? Puszczam muzykę i myślę, że zaczynamy. Poza kawałkiem podłogi nie będzie Wam absolutnie nic potrzebne. Oczywiście, jeżeli jakąś butelkę wody sobie weźmiecie, to również nie zaszkodzi. Okej, to co? Puszczam i ruszamy. Że już jesteśmy. Dajcie znać, czy głos, muzyka, wszystko działa. A tymczasem stajemy troszeczkę szerzej niż biodra. Rozkładamy palce u stóp, wciskamy pięty. Kolana są lekko ugięte, aktywne. Brzuch jest ściągnięty. Barki również ściągamy, opuszczamy. Długa szyja i czubek głowy wyciągamy do sufitu. W tej pozycji robimy spokojny wdech. I wydech. Dech. I wydech. Jeszcze dwa razy spokojnie wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Teraz sama głowa od barku do barku przodem. Tylko od barku do barku. Kontynuujcie proszę, pozwólcie, że jednak się rozbiorę trochę, bo wydawało się, że będzie zimno, ale emocje jednak swoje zrobiły. Okej, już mogę do Was dołączyć. O, bardzo dobrze. Jeszcze chwileczkę. 4, 3, 2 i 1. Unoszę. Łapię za skroń, opuszczam bark i przyciągam ucho do barku, a bark ucieka przed uchem. Przytrzymujemy chwileczkę. Jeszcze momencik. 4, 3, 2. Środek. Za drugą skroń. I przyciągamy do bark. Bark mocno opuszczamy. Pilnuj, żeby nie był tutaj podciągnięty do góry. Trzymaj jeszcze chwilkę. Mocno rozciągamy. 4, 3, 2. Góra. Skręcamy głowę lekko pod kosie. Łapiemy za potylicę i przyciągamy do klatki. Mocno pchamy, aktywne ramię odpycha. 4, 2 i góra. Zmień stronę, odkręć głowę i hop. Nobody cares if the people live or die. Jeszcze momencik. 4, 3, 2 i góra. Zatrzymujemy. Unosimy na palce, wyciągamy dłonie
dobra. Opuszczamy luźno, rozluźniamy plecy, robimy wdech i z wydechem rolujemy plecy, krąg po kręgu, głowa barwna. Wdech mocno do góry, wydech tu, wdech i z wydechem rolujemy. Jeszcze moment. Wyciągaj, rozluźniaj. Jeszcze dwa razy. Góra. Luz. Wdech. I z wydechem góra. Ostatni raz. Hop. I zostań w dole. Kładź za łokcie. I balansuj z prawej na lewej. Rozluźnij plecy. Luźny bar. Rozluźnij ręce, zroluj plecy, mocno do góry. I teraz bark, mięsisty ruch. Hop, tylko do tyłu, tylko tyle. Cały czas brzuch napięty. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. No to czas odkręcić do przodu. Ściągnij łopatki, napnij brzuch i wyciągaj się w jedną stronę i w drugą. Wdech. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Wyciągaj troszeczkę, uruchommy, żeby łatwiej nam było rozciągnąć mięśnie. Ostatnie cztery, trzy, dwa, ostatni raz, zatrzymaj dłonie, połóż teraz na udach, stanę bokiem, brzuch jest napięty, łopatki ściągnięte, odciągam. Podciągam miednicę, okrągłe plecy, luz, hop i luz. Podciągnij miednicę, wypchnij plecy, jeszcze odrobinkę. Cztery, trzy, dwa. Ostatni raz, luz. Zostań w tej samej pozycji. Odkręć się mocno i wróć. Odkręć mocno i wróć. Za moment przejdziemy do statycznego rozciągania, ale przygotujmy i rozciągnij mocno.
i zejdź w dół. Raz, dwa, trzy, wdech. Z wydechem wróć. Wdech. Przejdź na drugą. Wyciągnij się mocno, przytrzymaj. I rozluźnij. Raz, dwa, trzy, zatrzymaj. Wdech. I z wydechem góra. I troszeczkę szybciej. Zatrzymaj. Rozluźnij. Zatrzymaj. Zatrzymaj. 4, 3, 2. Rozluźnij. Góra. I po razie jeszcze. Zatrzymaj. Rozluźnij. Góra. I druga strona. 4, 3. Rozluźnij. I góra. Rolujemy. Do góry. Świetnie. Wyciągamy ręce przed siebie. Opuszczamy barki. Łapie. Okolica łokcia. Aktywne ramię. Mocno przyciąga tą rękę, tak? Ta ręka nie jest tutaj tylko po to, że nie mamy z nią co zrobić, ale mocno przyciąga. Klatka piersiowa, głowa dalej jest skierowana w przód. Jeszcze chwilkę, przytrzymajmy. Wróćmy do przodu. Ile się da, mocno ciągniemy. Przeciągać jedną stronę, wróćmy, drugą, wróćmy. Tak jakbyśmy chcieli wyjąć z barku, tak? Żeby to nie było tutaj, tylko jeden wyselekcjonowany ruch i hop, hop, hop. Wyciągnijmy. 4, 3. Opuśćmy na moment. Ręce do góry. Złap za łokieć. I ciągnij mocno za łokieć w dół. Brzuch jest dalej napięty, ok? Żeby się nie zrobiło to. Hop. Hop. Najlepiej ułożyć między łopatkami. Tutaj zrobiło się ciepło. Nie wiem, jak tam u was. Dobra. I druga. Jeszcze przytrzymajmy. Close the book of longing. No.
nie kładziemy pięty, nie odbijamy się od podłogi, punktem wyjścia jest stanie na palcach. Jeżeli stoicie na macie, na dywanie, może być troszeczkę ciężej, dlatego ja zeszłam, ponieważ ta mata na pewno utrudniałaby mi utrzymanie równowagi. Jeszcze odrobinkę. Przechodzimy już teraz coraz niżej z rozciąganiem, więc przygotujmy znowu trochę dynamicznie. 4, 3, 2 i luz. Zostajemy. Ja wracam już na matę, staję sobie troszeczkę szerzej i będziemy balansować z jednej strony na drugą. Na jedną, środek. Druga, środek, jedna, środek, hop. Jeszcze chwilkę, hop, oddychamy. 3, 2, ostatni raz, przejdź na jedną stronę, zejdź niżej pupą, unieś palce, pupa schodzi jak najniżej, palce mocno wniesione i trzymamy, pamiętaj, żeby łopatki były ściągnięte, góra jest stabilna, 4, 3, 2, góra, przejdź na drugą, opuść pupę, unieś palce, palce są mocno napięte, 3, trzymaj, 4, 3, 2, wróć środek, zostajemy szeroko. Przejdziemy na jedną stronę, położymy rękę i odkręcimy się mocno do góry. Patrz na rękę. Jeżeli nie dosięgasz do podłogi, zatrzyj się na przykład o udok. Wytrzymaj jeszcze chwilkę. 4, 3, 2, środek. Przesuń daleko ręce do tyłu. Plecy utrzymuj proste. Tyle ile się da. Jeżeli nie dosięgasz do podłogi, po prostu kieruj ręce za siebie, nie kładąc ich na podłogę. Jeszcze chwilkę. 4, 3, 2. Przejdź na drugą stronę. Jeżeli dasz radę, połóż rękę i odkręć tu, popatrz daleko za ręką. 3, trzymaj jeszcze parę sekundek. 4, 3, 2, na środek. Troszeczkę sobie zwęszę. Zroluję plecy, góra. Wracamy do środka. Ja znowu stanę za matą. Mam nadzieję, że mnie widać. Zabieram piętkę do pośladka, ale uwaga. Ważne, żeby wypchnąć biodro. Udo przylega do uda, kolana razem. Mamy poczuć rozciąganie z przodu uda. Obrócę się do Was z powrotem przodem. Pilnuj, żeby ten kolec biodrowy ciągnął do monitora, jeśli jesteście do mnie przodem. Mocno przyciągaj biodra. Uwaga, jeżeli nie czujesz rozciągania z przodu, możesz odlepić udo od uda i przeciągnąć tę nogę troszeczkę za siebie jeszcze. Jeszcze troszeczkę bardziej do tyłu. Mam nadzieję, że już teraz czujemy. 4, 3, 2, nie opuszczaj nogi,
przenieś ją do przodu, przyciągnij, wyprostuj tułów i rozluźniamy tutaj stopy. Lekko ugięte kolano nogi, na której stoję. Raz jedną, raz drugą. Udo jest przyciągnięte. 4, 3, 2. Zatrzymaj tak, jak jesteś. Połóż nogę na nogę. Ugnij troszkę kolano. I wyciągnij się przed siebie. Mam nadzieję, że trzymacie. Jeżeli macie blisko ściany, oczywiście można się troszeczkę tam podeprzeć, jeżeli jest potrzeba. Nie będę dzisiaj krzyczeć. 4, 3, 2. Góra. Najtrudniejsze za nami. Ta sama noga idzie daleko do tyłu. Doklejasz piętę. W ostatnim punkcie, do którego dosięgniesz. Z przodu noga ugięta, tułów leciutko pochylony i wyciągamy się. Trzymaj. Jak najdalej pamiętaj, żeby z tyłu pięta leżał. Pamiętajcie, że możecie się przytrzymać troszeczkę ściany. Wyjątko. Wyciągam się mocno do przodu. Góra w kos. Patrz cały czas przed siebie. Jeszcze. 4, 3, 2.
opieram się na ugiętej nodze. Z tyłu palce maksymalnie mocno na siebie. Wciskaj piętę. Piersiowa otwarta, łopatki ściągnięte, pupa nisko i cała stopa stoi na podłodze. Bardzo wygodna pozycja. Aktywnie odpychaj kolana. Wypchnij nogi daleko do tyłu. Przyjmij na moment pozycję high planku. Prawą nogę przenieś do przodu, koło dłoni. Ustaw się wygodnie. Jeżeli jesteśmy ustawieni, odkręcamy się znowu za ręką. Wysuń nogę do tyłu i przejdź na matę. I siedzimy. Ja przejdę do Was bokiem. Przechodzimy do planku otwartego. I tylko okrągłe, mocno plecy wyciągamy. Kładziemy się na barku.
leżymy, przenosimy rękę za plecy i odkręcamy. Trzymamy, trzymamy, stara się jak najmocniej odkręcać. Odpycha od głowy i środek. Zabieram rękę, częścią chwytną do sufitu, palcami do siebie. Obie. I leciutko do tyłu, tyle ile potrafisz, nie na siłę. Chwilkę tak zostajemy. Chwytną do podłogi, ale znowu palcami do siebie. I znowu troszeczkę idziemy do tyłu. Nie przesadzamy, żeby nie stała nam się krzywda. Tyle, ile potrafimy. 4, 3, 2. Wciskamy nadgarstek, dłoń pod barkiem i wypychamy biodra do góry, do bimbo, wyciągamy się mocno, mocno. Pępek ciągniemy do ud, staramy się położyć piersi. Wytrzymaj chwilkę. Pępek maksymalnie ciągnie do ud. 8, 7, mnie się przesuwa ręki. 3, 2 i wracamy. Najtrudniejsze za nami. Siadamy. Wyciągniemy sobie pośladki. Usiądziemy szeroko. Wyciągamy się do góry, czubek głowy do sufitu, oparki ściągnięte. Przechodzimy skłonem na jedną stronę, otwierając klatkę piersiową. Tak, czyli na razie nie pochylamy się w przód, otwieramy. Przyciągnij pępek do uda i skłania się jak najmocniej do nogi. Uwaga, wyciągam tak trochę brzuch, żeby jak najmocniej rozciągnąć. 4. Zostawiam prawą rękę przy prawej nodze i środkiem dołączam drugą do drugiej nogi. Staram się znowu ciągnąć pępek, klatkę piersiową do podłogi. Tak, żeby nie szła sama klatka, bo wtedy będziemy dalej w takiej pozycji mało rozciągliwej. Pępek, klatka leci do podłogi. Zapieram się o stopy. 4, 3, 2. Zostaje mi lewa ręka przy lewej nodze i otwieram klatkę. Oba pośladki mocno siedzą, tak nie odrywam. 4. No i przód. Znowu wyciągam mocno klatkę, przyklejam pępek.
również za czubki. Stóp. I mocno opuszczam kolana do maty, a czubek głowy ciągnę do sufitu. Brzuch napięty. Rozluźnij. Spróbujmy jeszcze dwa razy. Staramy się znowu zejść minimalnie niżej. Przytrzymamy parę sekund. Rozluźnij. I ostatni raz staramy się kolanami zejść jak najniżej. Wyciągaj, wyciągaj. Wyplatamy nogi, kładziemy się na przód. Ja oczywiście bokiem do was. Może na moment tego okulary, mam nadzieję, że już się nie stanie. Dłonie idą pod czoło. Jedna ręka idzie do boku. Przeciwna noga kieruje się mocno za siebie i ta ręka, która pozostała, dołącza do stopy i rozciąg. Staramy się klatkę piersiową kierować do podłogi. Ona się będzie odrywała, ale my się staramy przeciwwagę zrobić i ciągnąć ją do podłogi. Natomiast kolano idzie do sufitu. Cztery. Trzy. Dwa. Najpierw wraca jedna ręka, potem noga. Ręka idzie pod koło, druga do boku i drugą nogą. Mocno daleko za siebie. Dołączamy drugą rękę. I zabieramy jedną piętę do pośladka, obie ręce i trzymamy.
sama noga idzie do boku i przyciągam jak najbardziej do góry. Klatka piersiowa sobie leży. Rozluźniamy. I druga idzie do pośladka. Mogą obie ręce mocno przyciągnąć, jak najmocniej. Pomagamy sobie ręką i leżymy. Spokojnie chwilkę. Zaraz przejdziemy na plecy. Ale ten czas leci. Wygodnie. Rozkładamy łopatki, biodra. Ręce układamy do boku i nogi idą na prawo, a głowa przeciwną. Obie łopatki są mocno przyklejone. Nie odrywamy. Tylko głowa wraca. Noga z góry przechodzi do boku, a my ciągniemy mocno kolana do podłogi. Głowa na razie po środku. Nogę na podłodze, połóż nogę na nogę i przyciągnij pod ugiętym kolanem blisko, mocno nogi, obie do siebie. Teraz prostuję nogę pod spodem, a palce kieruję.
trochę na środek uda. Jeżeli masz w górze prawą nogę, to lewą ręką złap za sobą. Drugą nogę unik i od spodu złap. W ten sposób połóż obie nogi. Czyli prawa ręka trzyma lewą stopę, lewa ręka prawą. I spokojnie leży. Bezstresowo dokończymy drugą nogę. Uginamy nogę na podłodze, noga na nogę, przyciągamy obie nogi blisko, mocno do siebie. Jak najmocniej do siebie. Otrzymajmy jeszcze chwileczkę. Całkiem rozluźniamy. Wygodnie? Mam nadzieję, że tak. I prostujemy nogę. Palce zadzieramy maksymalnie mocno na siebie. Oddychamy, relaksujemy się już. Pożegnać, będę udawała, że muszę was puścić. I luz. Przyciągam jedną, drugą, blisko. I teraz już obie. Lekka kołyska, prawa, lewa. Teraz już absolutnie się całkiem rozluźniamy. We własnym tempie, spokojnie oddychaj. I tylko tyle, absolutny relaks. May the light in the
druga ręka przy klatce piersiowej. Robię wdech, odpychając się od podłogi. Ciągnę tułów do góry, głowę odrywając od barku na sam koniec. Przechodzę sobie na środek. Spokojny wdech. Luźniutko wydech. Spokojny wdech. Luźniutko wydech. I ostatni raz wdech. Luźno wydech. I ja bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że troszeczkę się zrelaksowaliśmy, odpoczęliśmy. Troszeczkę się porozciągaliśmy. Zapraszam Was na wszystkie pozostałe live'y na Facebooku klubu. Znajdziecie pełną rozkładówkę.